Dzisiaj wierzę, że jest bardzo ważne słowo, dlatego też nawet prosiłem niektóre osoby, żeby się modliły w trakcie, kiedy będę mówił do was, kiedy będę głosił słowo, ponieważ to jest coś, co może zostać zakodowane w nas, powinno być zakodowane w nas, wierzę to głęboko. To jest taka wizja. Jak jest napisane w Biblii, że jeżeli nie ma wizji, to lud się rozprzęga, tak? Nie ma objawienia, nie ma wizji, zależy jakie tłumaczenie. I temat dzisiejszy, niektórzy z was pewnie widzieli na Facebooku, temat tego kazania, tego nauczania, to jest złowić 153 ryby. I niektórzy pewnie się zastanawiają, o co chodzi z tymi 153 rybami. I jeśli macie swoje Biblię, to otwórzcie Ewangelię Jana na 21 rozdziale od 1 do 14 wersetu. Dzisiaj niestety nie przygotowałem prezentacji, wobec tego z tyłu za mną nie będzie fragmentów. Możecie skorzystać jedynie z Biblii. Jeśli nie macie Biblii, zamieńcie się w słuch. To, co będzie zapisane. Albo przysiądźcie się do kogoś, kto ma Biblię. Tu możecie do Moniczki możecie się przysiąść, do Magdy, przepraszam. I Magda tam z wami zaglądnie do Biblii. Ona się jeszcze trochę wstydzi, ale... Też, okej. Dobra, to słuchajcie. Jeszcze się pomodlę. Ojcze, ja ci dziękuję za to słowo, które wierzę, że dajesz nam, Panie, słowo, które w Biblii jest, które zachęca nas do tego, abyśmy podążali za Tobą drogą wiary, abyśmy wzrastali, abyśmy sięgali po rzeczy wielkie. Duchu Święty, proszę Cię przyjdź i zapieczętuj to słowo w naszych sercach. 21 rozdział Ewangelii Jana, od 1 do 14 wersetu. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr i Tomasz, zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim, i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu zmartwych. Widzimy ten fragment, który wyjaśnia nam, skąd się wziął ten tytuł 153 ryby. A wiele by można mówić na temat tego fragmentu słowa, ale ja chcę się skoncentrować na tym, że Jezus Chrystus jest Panem każdego z nas i nawet jest Panem wielu ludzi, których jeszcze nie wiedzą, że On jest Panem i Stworzycielem wszystkiego, w czym żyją. Wiecie, to... Ten fragment, podobne wydarzenie możemy znaleźć chociażby w Ewangelii Łukasza. Nie będziemy musieli teraz tego oglądać, czytać, ale powiem wam, że w Łukaszu w 5 rozdziale od 1 do 11 wersetu jest podobna historia. Akurat wtedy, kiedy Jezus się pojawił nad morzem, uczniowie też łowili ryby i on przystąpił do Piotra i powiedział, żeby zarzucił sieć. I on też tam mówił, że nic nie złowili i tak dalej. I w konsekwencji, kiedy posłuchał, to okazuje się, że tyle ryb się nałapało w tej sieci, że aż pękały. Tutaj akurat w tym fragmencie jest napisane, że nie popękały, ale tam zaczęły się rwać. I Piotr przypadł do stóp
Jezusa, tak, i mówi: Panie, nie jestem godzien, nie? Nie jestem godzien być z Tobą, z takim świętym człowiekiem, który wskazał mi miejsce, gdzie mam złowić ryby, i złowiłem te ryby. Ale Jezus mówi: pójdź za mną, od tej pory ludzi łowić będziesz. Czyli wiemy, że tutaj w tym przykładzie Jezus w tej symbolice, w tym oczywiście rzeczywistym wydarzeniu, takim realnym wydarzeniu, bo te ryby przecież nie były iluzją, ale były realne, Jezus im pokazał w proroczy sposób, że oni nie będą zwykłymi ludźmi, którzy po prostu sobie tak żyją na tym świecie, ale są rybakami ludzi. I Bóg, i Jezus im pokazał, że kiedy będą z Nim chodzili, to będą łowili wielu, wielu, wielu ludzi. Będą wyrywali ich z tego świata, z ciemności, z problemów, z którymi się zmagają. Że ludzie mają szansę rozpocząć nowe życie. I uczniowie mieli być tymi, którzy przekazywali, mieli przekazywać tą dobrą nowinę. I chcę wam powiedzieć, że w Bożym sercu jest zdobywanie ludzi dla Chrystusa. W Bożym sercu jest zdobywanie ludzi dla Chrystusa. W 1 Tymoteuszu 2,4 w tym liście apostoł Paweł objawia nam, pokazuje nam Boże serce. 1 Tymoteusza 2,4. Tu jest zapisane o Bogu. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wielu ludzi mówi, ale to nie wszyscy będą zbawieni, będzie tylko mała garstka zbawionych. Okej, ale wiesz co, ja nie chcę teraz zawężać Bożej wizji, bo to, że Bóg mówi o tym, że są jacyś ludzie, którzy za Nim nie pójdą, to jest fakt. Ale w Bożym sercu jest, aby wszyscy byli zbawieni, aby jak najwięcej ludzi wyrwać z piekła, aby jak najwięcej ludzi wyrwać z ciemności. To jest Boże serce. Drugi podobny fragment jest w drugim rozdziale, w drugim liście Piotra 3,9. Też możemy sobie zobaczyć. Drugi Piotra 3,9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Czyli Bóg czasami, wiecie, okazuje, my się zastanawiamy, dlaczego ten człowiek tak grzeszy, dlaczego on się nie może upamiętać, ja bym go już chyba skreślił. A tu jest nawet napisane, że Bóg jest cierpliwy, że on ma czas, że on zabiega tą osobę, że on posyła ludzi, którzy będą się o Niego modlili, którzy będą mówili Mu słowa, zachęty, którzy będą przez dobroć zdobywali Go, ale też będą mówili: słuchaj, upamiętaj się, odwróć się od swoich złych dróg i pójdź za Jezusem. Te dwa fragmenty wyraźnie wskazują, że Bóg ma pragnienie, aby wszyscy byli zbawieni. I wierzę, że naszym zadaniem jest poczuć serce Ojca, wziąć wizję od Niego. I wiecie, osobiście tą wizję wziąłem od Boga, kiedy spotkałem się z Nim gdzieś tam kiedyś w Rzeszowie, opowiadałem wam to, gdzieś na górze, kiedy szukałem Boga, spotkałem się z Nim. I to, co dzisiaj się dzieje, między innymi jest wyrazem tego wszystkiego, co Bóg mi dał zrozumieć, poznać w tamtym czasie. Bóg powiedział: przyjedziesz do wielkiego miasta, będziesz podnosił bezdomnych, nimi się opiekował. Bóg też mówił powiedział mi, że Marta będzie moją żoną. Znacie tą historię. Ale też Bóg mówił mi o tym, że ma wielu ludzi, których chce, żeby przyprowadzić do Jezusa Chrystusa. I wiem, że ja dzisiaj nie chcę podawać tutaj nie wiadomo jakich cyfr, nie chcę podawać nie wiadomo jakich rzeczy, które usłyszałem w tamtym czasie, ale chcę wam powiedzieć, żeby zacząć od czegoś małego. Tak? Bóg przesadza nas, przestawia nas coraz wyżej, kiedy jesteśmy wierni w małych rzeczach. Kiedy jesteśmy wierni i cierpliwi w małych rzeczach. Wiecie, gdybym wam powiedział jakieś duże cyfry, to może niektórzy by powiedzieli, a to są jakieś mrzonki, to jest fantazy, to jest bez sensu. I może to by zgasiło wiarę nawet niektórych ludzi. Dlatego, wiecie, ja tą sprawę przedstawiłem też Bogu i jakby rozmawiałem z Jerzym Rycharskim, pastorem, który tutaj był na rozpoczęcie kościoła Genezis, kiedy modlił się o nas, kiedy miał słowo. I stanęliśmy w jedności i przedstawiłem mu, o co bym się chciał teraz modlić, jaki zrobić pierwszy krok.
I mianowicie powiedziałem mu, chciałbym się modlić o 50 nowych, o 50 nowych osób w kościele Genesis, aby Bóg przydał 50 nowych osób. Powiedziałem mu, że też chcę się modlić o 5 liderów, którzy będą prawdziwymi takimi, wiecie, liderami. Tak, my mamy już liderów. Dzisiejszy jest Ania Kułakowska, jest Jonatan, jest Kamila, tak, moja żona, ale mówię Bogu, ja chcę jeszcze 5. Dodaj, przydaj jeszcze 5 ludzi, którzy będą mogli wzrastać, którzy będą chcieli z nami współpracować, bo to nie jest sztuka mieć w kościele 50 ludzi, ale żeby nie byli ogarnięci. W moim sercu jest to, aby przynajmniej jeden lider miał pod sobą 10 ludzi, którymi się może zajmować, których może widzieć problemy, potrzeby, który nie jest anonimowy. Dlatego potrzeba 5 liderów. I z Jurkiem stanęliśmy w modlitwie, jak wiecie, on jest pastorem w Kaliszu, prowadzi dosyć spory kościół, tam z tego co wiem jest nawet około 400 osób w tym kościele, w prężny kościół, ostatnio była duża taka konferencja na prawie 3000 ludzi w Kaliszu, taki naprawdę prężny kościół i człowiek, który ma też niesamowite wizje od Boga i chce iść daleko jako zwycięzca w Bogu. I stanęliśmy i modliliśmy się o te 50 osób. Stanęliśmy w jedności, bo Biblia też mówi, że jeżeli coś uzgodnimy, tak, to Bóg nam to da. Stanęliśmy w wierze. Biblia mówi też o tym, że jeśli nie mamy, bo nie prosimy, tak? A jeśli czasami coś prosimy, to chcemy na nasze pożądliwości to przekazać, tak? Ale wiem, że kiedy się modlisz o ludzi, o ratunek ludzi, o to, żeby Bóg dał nam siłę wyrwać ich z piekła, żeby mogli poznać prawdę, to jest dobra rzecz. Wobec tego stanęliśmy w modlitwie. I wiecie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj też jako Kościół stanęli i zawołali w jedności o te 50 osób. Bo wierzę, w Biblii jest napisane, że do Ojca nie jest nikt w stanie przyjść, do Jezusa nie jest w stanie nikt przyjść, jeśli Go Ojciec nie pociągnie. I to jest Boże dzieło, dotykać ludzkich serc. I Bóg może nas postawić w różnych miejscach, ja wam później będę mówił o tym, jak to wygląda. Ale później, kiedy modliliśmy się i wiecie, zastanawiałem się też nad tematem dzisiejszego kazania, to czytałem ten fragment. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów z Ewangelii Jana. Ten fragment, gdzie Jezus po zmartwychwstaniu siedział z uczniami i wiecie, wyobrażam sobie plaża, zachód słońca i oni te rybki jedzą. Wiecie, te 153 ryby tam leży, fura ryb. I po prostu kocham ten obraz, kocham to. I nagle mnie dotknęło, że to Jezus im powiedział, gdzie zarzucić sieci i oni zdobyli 153 ryby. I ja nagle zrozumiałem, że ja mogę prosić Boga nie tylko o te 50 osób, ale mogę zacząć prosić o te 153 osoby. I pomyślałem sobie, okej, pierwszy krok niech to będzie 50 osób, a drugi krok niech to będzie 153 osoby. I sobie pomyślałem, okej, zrobię pierwszy krok. Będę się modlił, aby zobaczyć 50 osób w tym kościele Genesis. A później będzie drugi krok, żeby zobaczyć 153 osoby, żeby było pomnożenie. Trzykrotne. I pomyślałem sobie, i potrzeba do tych 153 ryb 15 konkretnych liderów. Więc Boże, daj jeszcze 15 konkretnych liderów. Wobec tego myślę, że pierwsze dwa kroki, które są gdzieś głęboko w moim sercu i też jest moją wizją, wierzę, że od Boga, która wiele lat temu została zapoczątkowana, bo jakieś 8 czy 9 lat temu została zapoczątkowana na tej górze w Rzeszowie. I mówię do was to i wierzę, że niektórym z was zapadnie to w sercach, że Duch Święty zastrzepi to w waszych sercach i będziecie się też o to modlić. Przeczytajmy drugi list świętego Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział. To jeszcze fragment, który może was wzmocnić w tym, co teraz mówię, bo ktoś może zadać pytanie, a czy to nie jest jakieś twoje widzimisię? Czy to nie jest jakieś w ogóle, czy to jest biblijne? Ja mogę się modlić o ludzi, konkretne jakieś liczby, to brzmi jakoś dziwnie. Wiecie, tutaj jest fragment, który wprowadza nas w to. W mojej Biblii to jest strona 1281. To jest pierwszy rozdział drugiego listu do Tesaloniczan, 11 i 12 werset.
W tej myśli też modlimy się zawsze o, za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. I to jest niesamowity fragment, gdzie mówi, aby Bóg nasz uznał was godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. I kiedy, wiesz, chodzisz z Bogiem i słyszysz Jego bicie serca i widzisz, że Jemu zależy na każdym człowieku, to kiedy chcesz, kiedy masz taki zamiar zdobyć dusze ludzkie dla Chrystusa, to Bóg będzie pracował razem z tobą, żeby ten dobry zamiar się wypełnił. Żeby to dzieło wiary, które stoi przed tobą, się wypełniło. Czyli to nie jest nasze widzimisię. Bo ja wiem, jakie jest Boże serce. A kiedy Bóg widzi, że Jego uczeń, czy Jego uczniowie chcą realizować Jego wielkie posłannictwo, idźcie na cały świat, głoście dobrą nowinę i co? I czyńcie narody uczniami. To kiedy mówię, Boże, ja chcę, aby Kościół Genezis pomnożył się do 50 osób, a później, żeby była druga noga i 153 osoby, to co ja myślę? Myślę o tym, żeby zdobywać nowych ludzi dla Królestwa Bożego i aby Kościół mógł wzrastać. A wierzę, że jeżeli dojdziemy do takiego miejsca, to przecież możemy pójść dalej, robiąc kolejne kroki. Ale najpierw wierzmy w to. W moim sercu, kiedy patrzę na te 50 osób i 153 osoby, jest wiara. Nie ma czegoś takiego, że to mnie jakby strasznie przerasta. Rozumiecie? Jest czasami jakbym teraz powiedział, módlmy się o 3000 ludzi, to by brzmiało jak tak byłbym pewnie fantastą, tak? Kiedy mamy tutaj 3 miesiące z kawałkiem i jest nas tam, dzisiaj będzie ponad 20 osób może. To by sobie ktoś pomyślał, no nie, no czubek. Ale wiesz, gdzieś mam w swoim sercu, jak myślę o tych 50 osobach, to mam wiarę. Mam wiarę. I chcę przychodzić do Boga z tym. Psalm 37:4. To jest Stary Testament. W tym psalmie jest napisane, rozkoszuj się Panem, a da ci, czego pragnie serce twoje. Rozkoszuj się Panem, 37:4. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego pragnie serce twoje. Wiecie, kiedy ja szukałem Boga, tak było z moją żoną. Zastanawiałem się, Boże, kto ma być moją żoną? Jaka kobieta ma być moją żoną? Wiecie, ten fragment mi przyświecał, że kiedy będę rozkoszował się Panem, to da mi, czego pragnie serce, czego moje serce pragnie. Ale to nie dotyczy tylko, tam w tym fragmencie nie jest napisane, że to, akurat ten fragment stosuj tylko, jak szukasz żony. Oczywiście, on jest świetny. Jeśli szukasz żona, albo kobieta szuka męża, stosuj ten fragment. Najpierw rozkoszuj się nim, a on ci da, czego pragnie serce twoje. Ale wierzę, że w tym się również zawiera, w tym się też zawierają ludzie, których chcemy zdobyć dla Bożego Królestwa, których chcemy zdobyć dla Chrystusa. Więc pierwszy krok to zbliżamy się do Pana. To jest pierwszy krok. Ja chcę mieć z Nim relację, ja chcę mieć z Nim społeczność. Podobny temu fragment jest w Jeremiaszu 29 rozdziale, Księga Jeremiasza 29 rozdział, od 11 rozdziału, wersetu, od 11 wersetu do 14 może przeczytam. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Objawię się wam, mówi Pan. Odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan, i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem na wygnanie. Oczywiście ten fragment mówi o Izraelu, ale dzisiaj, w dzisiejszym kontekście, chciałbym, abyśmy popatrzyli na ten fragment z tej perspektywy. Jako, tak, ja jestem Bożym dzieckiem. Ja, kiedy patrzę na mojego ojca, to ten fragment mi mówi, że Bóg ma dobre myśli o mnie. Myśli o pokoju, a nie o niedoli.
I Bóg mówi do mnie, że jeżeli przyjdę do Niego i będę Go szukał całym sercem, to Go znajdę. I jeśli będę Go o coś prosił, to On mi to da. Rozumiecie? Psalm 37,4 mówi, rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego pragnie serce Twoje. A tutaj jest napisane, gdy będziesz mnie wzywał i zanosił do mnie modły, wysłucham Cię, a gdy mnie będziesz szukał, znajdziesz mnie. Więc kiedy zbliżamy się do Boga, to On zaraz wysłuchuje też naszych modlitw. Wobec tego chcemy robić te kroki wiary, zbliżać się do Boga. Bóg nas ma dobry plan dla naszego kraju, wierzę. Bóg ma bardzo dobre plany dla Warszawy. Tak? Mówimy Polska dla Jezusa, Warszawa dla Jezusa. Pamiętam, jak jeden z Grzesiek Frączak miał sen o tym, że nasza służba będzie rozprzestrzeniać się na całą Polskę i w tym śnie przeplatał się głos, który cały czas mówił Polska dla Jezusa, Warszawa dla Jezusa, Polska dla Jezusa, Warszawa dla Jezusa. Więc z tego wierzę, że Bóg chce, abyśmy zdobywali Polaków dla Chrystusa, aby oni mogli poznać prawdę żywego Boga. W przypowieści Salomona, nie musicie tego szukać, 10:24 jest napisane, czego pragną sprawiedliwi, to im bywa dane. W Jezusie Chrystusie jesteśmy sprawiedliwi. I tu jest napisane, czego pragną sprawiedliwi, to im bywa dane. My przeoblekamy się Bożą sprawiedliwością, nie jesteśmy sprawiedliwi z naszych uczynków, ale jesteśmy w Nim sprawiedliwi. I słuchaj, jako sprawiedliwy przychodząc do Boga, On Cię wysłuchuje, On Ci da to, czego pragniesz. Pragnienie Boga, idąc dalej, pragnieniem Boga jest być z nami. To pragnienie, czy my to pragnienie podzielamy razem z Nim? Drugie pragnienie to jest ratować ludzi od zguby. I czy to jest nasze pragnienie? Czy to jest Twoje pragnienie? I kiedy patrzę na to, to widzę Jego serce i zadaję sobie pytanie, czy moje serce jest w Nim? Czy moje serce jest w Jego sercu? Czy jeśli Jego serce szuka zgubionych? Znacie tą przypowieść o 99 owcach, tak? Mówi, zostawiam te 99 i idę za jedną zgubioną. To jest Boże serce. On szuka to, co zgubione. W liście do Hebrajczyków 11:1, otwórzmy sobie, jest bardzo ciekawy fragment. 11 rozdział, u mnie to jest strona 1307, 11 rozdział, 1 werset. Tutaj czytamy coś ciekawego. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. W angielskiej Biblii New King James Version jest napisane, jest trochę inaczej napisane, ale też ciekawie. Wiara jest substancją rzeczy, których się spodziewamy. I co to znaczy? Co to są rzeczy? Kiedy tak popatrzymy na to. Rzeczy są czymś konkretnym. Może to być jakaś twoja sprawa, tak? Człowiek może traktować jakąś sprawę w swoim życiu jak jakąś rzecz do zrealizowania. Może to być coś, jakiś przedmiot, który potrzebujesz w swoim życiu. Jest coś konkretnego, tak? W tym wyrazie rzecz może być, zawierać się wiele rzeczy. W słowie rzecz może się zawierać, to tak zabrzmiało nie po polsku, wiele rzeczy, ale masz jakieś sprawy konkretne, tak? Ktoś potrzebuje pracy, modli się o konkretną pracę na przykład. I inaczej można by było to przedstawić po prostu rzecz jasno określona. Więc kiedy patrzymy na to słowo, to jest mnie przede wszystkim to zachęca, że ja mogę stanąć przed Bogiem i konkretną rzecz prosić. Mówię, Boże, ja proszę Cię o 50 osób. Proszę Cię o 5 liderów. Proszę Cię o drugą, później chcę zrobić kolejny krąg. Proszę Cię o 153 osoby. I proszę Cię o 15 liderów. To jest konkretna rzecz. Chcę stanąć w wierze, patrząc na tą konkretną rzecz. I wiecie, w liście Jakuba z kolei, w 5 rozdziale jest napisana ciekawa rzecz o Eliaszu. To jest 5 rozdział, 17-18 werset. A,
17-18. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo opuściło, spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Słuchajcie, Eliasz był takim samym człowiekiem jak my. Znamy historię, że Eliasz był wzięty z rydwanem do nieba. On nie umarł fizycznie. Jest 2 ludzi na ziemi, było, którzy wzięli w ciele do nieba. To był Henoch, a drugi to był Eliasz. Jezus wstąpił do nieba jako 3, już z uwielbionym ciele, już w nowym ciele, które my też posiadać będziemy. Dlatego on jest nazwany pierwszym ze zmartwychwstałych. Ale Henoch i Eliasz byli ludźmi, którzy w ciele zostali zabrani do nieba i oni nie widzieli śmierci. I ten Eliasz jest tu nazwany podobnym do nas, taki sam człowiek jak my. I on z wiarą prosił Boga o to, żeby żeby deszcz nie padał, a później prosił o to, żeby ten deszcz padał. Modlił się o konkretną rzecz, jasno określoną rzecz. I to się stało. Jeśli my będziemy modlili się o ludzi, a wierzę, że to jest większa wartość niż to, czy deszcz będzie padał, czy nie będzie padał, aczkolwiek my jesteśmy tacy szaleni, że często stoimy na kościele ulicznym lub przed kościołem ulicznym, jak widzimy, że jakieś tam chmury burzowe się zbliżają, to stajemy i mówimy: w imieniu Jezusa zabraniamy ci padać. I często 10 razy, i to nie może być przypadek, widzieliśmy, jak deszcz nie padał, przestawał padać, a jak wyjeżdżaliśmy z spotkania, zaczynał padać. Więc wierzę, że my, będąc takimi ludźmi naiwnymi, prostymi jak dzieci, możemy nawet mieć wpływ na zjawiska natury. Tak jak Jezus, kiedy była burza, zgromił burzę i przestało padać i była cisza. A mamy być ludźmi wiary. No ale nie idąc dalej w tą dygresję, skoro Eliasz mógł się modlić o taką konkretną rzecz i się stało, jeśli my będziemy modlili się o konkretną rzecz, ludzi, nawet to nie jest rzecz, to są istoty ludzkie, to jest coś cenniejszego niż rzecz, to Bóg ci to, Bóg nam to da. Bóg nam to da. A patrząc w liście do Hebrajczyków na ten wyraz pewność, znowu, a w New King James Version substancja, po grecku to jest słowo, to tu by się przydało teraz je wyświetlić, to jest przez samo H, ono brzmi hypostasis, to jest greckie słowo hypostasis. I w języku z kolei angielskim tłumaczą to czasami jako legalny dokument lub legalny papier. Czyli masz coś legalnego. Kiedy modlisz się o coś z wiarą, to nagle taka substancja duchowa wpływa do twojego serca i wiesz, że masz to, o co prosiłeś. Ja tego doświadczyłem wiele razy. I nie chcę być tu gołosłowny, bo to, co mówię wam, nie jest jakąś po prostu moją fantazją, wyimaginowanymi jakimiś, wiecie, filozoficznymi wynurzeniami, ale kiedy patrzyłem na te wersety z Pisma Świętego i też inspirowałem się ludźmi wiary, którzy osiągali w Bogu wiele różnych rzeczy. Oni tak właśnie żyli. I zanim jeszcze może przejdę do świadectw, to chcę ci powiedzieć, kiedy będziesz przychodził do Boga i będziesz, tak jak ja chcę przychodzić do Boga w sprawie tych 50 ludzi, o to, żeby Bóg ich wyrwał z ciemności, to ja też będę się modlił o to: Boże, daj mi czuć w moim sercu to, co ty czujesz do tych ludzi. Daj mi wzrok, abym mógł widzieć tych ludzi tak, jak ty ich widzisz. Daj mi uszy, abym mógł słyszeć tych ludzi, jak ty ich słyszysz. Daj mi wrażliwość, abym mógł współodczuwać z nimi, tak jak ty z nimi współodczuwasz. Dlaczego mi to jest potrzebne? A sam z siebie nie mogę tego wykrzesać. Potrzebuję Ducha Świętego, abym, wiecie, nie był sztuczny w tym, abym nie był sprzedawcą Ewangelii, ale że byłbym człowiekiem, który niesie Bożą miłość, który płacze z płaczącymi i weseli się z wesołącymi, który czuje to, co ten człowiek czuje. Ja czasami nie potrafię sam z siebie. Ja muszę mieć Boże prowadzenie, abym mógł współodczuwać z tym człowiekiem. Wiecie, dlaczego to jest potrzebne? Bo jak wspomniałem, nie chcę być sprzedawcą Ewangelii, ale chcę być autentyczny dla tych ludzi. Ponieważ ja też potrzebowałem autentyzmu w swoim życiu od innych ludzi, którzy mnie pociągnęli, bo byli prawdziwi. A miłość się nie da podrobić.
Miłości się nie da napodrobić. Najbardziej z wszystkiego, czego się boi diabeł, to jest miłość. Dlatego Duch Święty jest nazwany Duchem Miłości. Jest, Duch Święty, jest napisane, że jeżeli Duch Święty mieszka w tobie, to możesz wyswobadzać z siebie Bożą miłość. Tego Bóg chce dla każdego z nas. Więc kiedy posiadasz jasno określony cel, pragnienie, które w tobie wrze, każdy z nas powinien uklęknąć i modlić się, aż otrzymamy wspólnie ten wewnętrzny depozyt od Ducha Świętego, że mamy to, o co modliliśmy się i będziemy widzieli, jak to się realizuje w rzeczywistości. I czekam, i wiecie, szukanie Boga czasami w tej sferze może zająć 5 minut. Czasami może zająć 2 dni. Czasami może zająć rok. A czasami nawet dłużej niż rok. Ale to jest czekanie na Pana. A wiecie, modlitwa nie może przypominać bar szybkiej obsługi. My żyjemy dzisiaj w takim czasie, że chcemy szybko wszystko mieć. I czasami wydaje nam się, że jak przyjdziemy do Boga, pomodlimy się, to pyk, spadnie nam, już jest okej. I powiem ci, czasami zdarza się, że przyjdziesz z wiarą i po 5 minutach masz ten depozyt w sobie. Wiesz, że została twoja modlitwa wysłuchana. Przyjmujesz to wiarą. Ale czasami potrzebujesz się koncentrować na Bogu dłużej i wchodzić dłużej z Nim w relacje. Czasami też w tej modlitwie, w tej relacji, bo wspomniałem, że żebyśmy nie potraktowali tego jako fast fooda, że pomodlę się szybko i to wystarczy. Czasami jeszcze wam powiem, czasami wierzący na przykład niby to uchwycą jakiś cel w swoim życiu lub cel wspólnoty i pomodlą się, ale kiedy wychodzą za drzwi, to już zapominają o to, co się modlili. Powiem ci, to nie jest żadna wiara. To nie jest nic. To jest nic. Jeśli modliłeś się o coś, a później wychodzisz stąd i zapomniałeś, o czym było mowa i o co chcieliśmy się zabiegać, to nie było w tobie żadnej wiary. Nie uchwyciłeś tego, że mówiliśmy o 50 cennych duszach, które mogą być przyprowadzone do Chrystusa i mogą zacząć też budować Kościół. To znaczy, że coś trzeba przerobić w swoim sercu jeszcze. A czasami potrzebujemy zaprzeć siebie samego. Czasami, wiecie, w takich modlitwach i w takiej wierze potrzebujemy zdać sobie sprawę, że będziemy czasami nieśli krzyż. Jezus powiedział, mój uczeń idzie każdego dnia za mną, zapiera się samego siebie i bierze swój krzyż. Czasami twojemu ciału nie będzie się chciało modlić. Czasami, jak powiesz, o co się modlisz, to może właśnie będziesz miał krzyż. W jakiej postaci? Bo ludzie będą się z ciebie śmiali. Ty chyba jesteś jakimś idiotą, że modlisz się o 50 ludzi. Wierzysz, że tak się wydarzy? Ty, jakieś chore w ogóle. Ty pewnie prezentujesz jakiś ruch wiary. Tak, reprezentuję ruch wiary, który rozpoczął Jezus Chrystus. Ja chcę zbliżać się do Boga. Tak notabene nie jestem reprezentantem ruchu wiary. Ale w ogóle to jestem wierzącym człowiekiem. Może jakieś inne osoby trafisz na jakieś osoby, które powiedzą, ty, to jest dziwne. Więc może czasami będzie to krzyż. Czasami, jeśli za pół roku się okaże, że znowu modlimy się o tą rzecz, może diabeł będzie przychodził cię oszukiwał i mówił, wiesz, twoje modlitwy są za słabe. Twoje modlitwy się do niczego nie nadają. Wiesz, jak wymyślisz jakiś dobry program, to ten program może załatwi wiele spraw. I pójdziemy zrobić program i się okaże, że nic z tego nie ma. Ja wierzę, że musimy się podłączyć pod Jezusa Chrystusa. Wierzę, że i programy mogą działać, ale bez podłączenia do Niego nic nie zadziała. Ale my ufać będziemy Bogu, tak? Powtórzcie razem ze mną. Ale my ufać będziemy Bogu. Amen. Za słabo. Jeszcze nie słyszałem wszystkich. Ale my będziemy ufać Bogu. Amen. Wiecie, więc powiem wam parę historii, które doświadczyłem, tak, w swoim życiu.
modlitwa o moją kuzynkę. Modliłem się o moją kuzynkę. Ja często z nią spotykałem się jeszcze przed moim nawróceniem i widziałem ją, w jakim jest stanie. Nie będę opowiadał całej historii jej życia, ale wiecie, nie miała lekko, tak? Jedynie to, co wam mogę powiedzieć, to jej ojciec jest moim wujkiem, jest alkoholikiem i jest po prostu hardcore. Wiecie, ona taka przydłuszona w tych problemy w życiu i tak dalej, ale kiedy ja się nawróciłem, zacząłem mieć współczucie do niej i zacząłem się modlić o nią. I wiecie, pewnego dnia przyszedłem do niej, zacząłem głosić Ewangelię pełnej pasji i mówiłem jej o tym, co Bóg robi w moim życiu. Wiecie, ona, pamiętam, wtedy zaczęła wchodzić, to kobieta, która jest, ona jest starsza ode mnie, bodajże może z 10 lat nawet, nie? A ona zaczęła wchodzić pod stół ze strachów, kiedy ja jej mówiłem Ewangelię. I ja mówię: Anka, a co się z tobą dzieje? Ona mówi: Paweł, ty świecisz. A ja nic szczególnego nie słyszałem, nie? Znaczy nie czułem, ale jej głoszę Ewangelię. Ona mówi: ty świecisz. Nie? I wiecie, co mi się przypomniało? Szczepan, który głosił Ewangelię i jego twarz świeciła jak twarz anioła. Wiecie, ja nie jestem nikim szczególnym. Wierzę, że to był wyraz Bożej łaski. I ja, wiecie, co zrobiłem? Troszeczkę się tego przestraszyłem i się wycofałem. Bo to dziwna sytuacja, że dorosła kobieta wchodzi pod stół ze strachu i mówi ci, że świecisz. Bardzo dziwne zjawisko. Bo wiecie, wiem, że ono jest dziwne i ktoś sobie pomyśli, no jakiś fantasta, no tutaj czary mary jakieś uprawia z nami. Nie, ja miałem takie doświadczenie. Ja mówię tylko to, co ona powiedziała mi w tamtym czasie. Więc ja się wycofałem i wiecie, było pewnie to nie do końca dobre, ale było to brak mojego doświadczenia, nie wiedziałem, że takie rzeczy może nawet mają miejsce, więc odpuściłem, ale dalej się modliłem o nią i to trwało przez następne pół roku. Modliłem się o nią i wiecie, czasami z nią rozmawiałem i ona nie za bardzo łapała to, co ja mówiłem do niej. Ale po tym pół roku przyjechałem, pamiętam, pojechałem na Slot Art Festival, żeby tam usługiwać i przyjechałem i też zacząłem jej opowiadać pewne rzeczy i wiecie, i przyszła Boża obecność w niesamowity sposób i zacząłem jej głosić i pamiętam, że ona miała taką, wiecie, jakby toczyła się między nią walka, a Bóg w międzyczasie jeszcze dał mi werset, który miałem jej przekazać o krzyżu. I mówiłem jej o krzyżu, mówiłem, że dokonała się tam zamiana i teraz ty musisz naprawdę oddać swoje życie i pozwolić, aby Duch Święty zamieszkał w tobie. Musisz naprawdę powierzyć swoje życie Jezusowi i pójść gdziekolwiek on chce, żebyś ty poszła. I wiecie, ona oddała swoje życie Jezusowi, Duch Święty na nią stąpił i miała niesamowite doświadczenie z Bogiem, w pełni ponadnaturalne. I wiecie, modliłem się przez nią pół roku. To był mój cel. Ja to nazywałem. Zależało mi na mojej kuzynce. I osiągnąłem celu. Dzięki Bożej łasce. Halleluja. Amen. Po prostu to jest niesamowite, że Bóg zbawił moją kuzynkę. Modlitwa mojego kuzyna. Przychodziłem do niego i głosiłem mu Ewangelię. Przychodziłem raz, drugi, trzeci. I zacząłem się modlić o niego. I wiedziałem, że on miał różne też problemy i chorobowe i tak dalej, ale modliłem się o niego. Przechodziłem strach w związku z jego rodziną, z jego ojcem, bo wyglądał mi na groźnego gościa. Już dzisiaj nie żyje. To jest brat mojego taty. Ale nie chciałem mu wpaść w tamtym czasie w ręce. Więc, wiecie, ukradkiem przychodziłem do mojego kuzyna i mówiłem mu Ewangelię. I modliłem się o niego, I Bóg go zbawił. Halleluja. Jest wierzącym, napełnionym Duchem Świętym człowiekiem. I mam nadzieję, że w tym roku albo w następnym będę na jego ślubie. Też z wierzącą osobą z Wrocławia. Wiecie, rzecz praktyczna taka też, jeśli chodzi o moje życie, na przykład modlitwa na tej wspomnianej górze Rocha w Rzeszowie. Wiecie, kiedy pracowałem wtedy w Polskim Radiu jako dziennikarz, robiłem sobie jakieś tam fajne wywiady z wieloma ludźmi, z ciekawymi ludźmi się spotykałem, ale wiedziałem, że nie jestem w miejscu mojego powołania. To gdzieś wierciło dziurę w moim wnętrzu. Ja chciałem zrobić jakiś krok bardziej, krok więcej. I czytałem Biblię i słuchałem różnych kaznodziejów, ich świadectw, ich
tego, jak oni się spotykają z Bogiem i to budowało we mnie wiarę. I wierzyłem, że ci ludzie naprawdę spotykają się w realny sposób z Bogiem. Nie podważałem tego. Wiecie, inspirowały mnie takie historie, jak ktoś potrafił 8 godzin dziennie spotykać się, szukać Boga. Potrafił nawet na tydzień wyjechać, żeby szukać Boga. I był pastorem, którym kościele miał 25 tysięcy ludzi, a potrafił dodatkowo ciężko pracować i każdego dnia po 6, 4, 8 godzin czasami się modlić i jeszcze na tydzień wyjeżdżać gdzieś do jakiegoś domu, żeby się modlić. I innych takich podobnych mężów wiary słuchałem i budziła się we mnie wiara, że skoro oni się spotykają z Bogiem, to ja też mogę i chcę, bo już takich rzeczy podobnych doświadczyłem wcześniej. I wiecie, pewnego dnia czytałem księgę Ozeasza i tam jest napisane, że kiedy będziesz szukał Boga, to na pewno Go znajdziesz i przyjdzie jak późny deszcz. Wiecie, to słowo dotknęło mojego serca i stało się tą substancją. Nagle to słowo stało się substancją, pewnością, weszło do mojego serca. To było tak, jak ja to czasami mówię, jakbym szedł na koncert U2 i na bramce ktoś mi dał bilet na spotkanie indywidualne z Bono. Bo akurat było losowanie i wypadło na mnie. Rozumiesz? Dostajesz bilet i wow, to ja naprawdę z Bono mam dzisiaj spotkanie? Tak. Wiecie, kiedy ja ten fragment przeczytałem z Ozeasza, a czytałem go dziesiątki razy, nie przemawiał do mnie. Nagle przemówił do mnie. Też inaczej mówimy na to, że słowo staje się ożywionym słowem. Jest to słowo rema dla nas, greckie słowo rema. To, co czytamy, jest logos, tak? Czyli farba drukarska na papierze, wydrukowane słowo. Logos, słowo wieczne. Ale nagle Duch Święty ma zdolność ożywienia tego logos staje się to słowem rema. Tak jakby w tym momencie Bóg do ciebie wypowiada to słowo indywidualnie. I nagle wpadło to do mojego serca. I ja wiedziałem. Ja nie przypuszczałem. Ja nie domniemałem. Ja się nie zastanawiałem. Ja nie mogłem się doczekać, kiedy będę spotykał się z Bogiem sam na sam. Wiecie? Bo dostałem bilet na audiencję do Pana Boga. I spotkałem się z Nim na drugi dzień. Pierwszego dnia, kiedy się modliłem, uwielbiałem Boga, miałem bardzo dobry czas modlitwy i spotkałem się z Nim. Ale drugiego dnia to spotkanie miało szczególny wymiar. Kiedy On przyszedł, padłem na kolana ze strachu i schowałem moją głowę między rękoma, bo to spotkanie i to Jego namaszczenie, Jego obecność była potężna. I wtedy On powiedział, usiądź sobie, będę do ciebie mówił. Jak znacie tą historię, tam był krzyż taki wbity przed II wojną światową, ławeczka, usiadłem na tym ławeczce i On do mnie mówił. Wobec tego to jest możliwe. Ja tego doświadczyłem. Modlitwa o pracę. Przyjechałem do Warszawy po tym, jak Bóg mi powiedział, że mam tu przyjechać. Zacząłem pracować w sklepie za 1180 zł. Niewiele to było. Później jeszcze jak Marta do mnie dołączyła, mieliśmy płacić 1400 za mieszkanie, a ja zarabiałem 1180. Wspominałem wam nieraz te słynne pomidory zgnite, które jedliśmy, bo nie było nas stać na coś nic innego. Ja sobie myślałem, panie, zarabiam 1180 zł, za mieszkanie mam zapłacić 1400, z czego będę jadł, z czego się ubiorę, a jak wyjdą wyżej rachunki, za co opłacę? Ale mówiłem, Boże, Ty mi powiedziałeś na tej górze, że będę miał tyle pieniędzy, ile mi będzie potrzeba. Trzymam się tego. To było słowo, które Bóg mi dał. I Bóg zawsze przychodził z zaopatrzeniem. Zawsze i przychodzi do dzisiaj. Nigdy mnie nie zostawił, nigdy nas nie zostawił. Mogliśmy zacząć widzieć cuda w sferze finansowej. Dlaczego? Bo trzymałem się Jego obietnicy. I modliłem się dalej o zmianę pracy. W pewnym momencie zacząłem się modlić. O co? Boże, chcę mieć pracę, w której będę mógł zarabiać 3000 na rękę. Po odpłaceniu podatku. 3000 na rękę. I przez rok się modliłem o to. Ale pewnego dnia, kiedy studiowałem w seminarium teologicznym, słyszałem dziewczynę, która opowiadała, jest misjonarką, opowiadała, jak Bóg ją zaopatruje. Ja wiedziałem, że ona ma wiarę w Boże zaopatrzenie. I powiedziałem jej, Ania, czy możesz się pomodlić ze mną? Stańmy w takiej modlitwie jedności. Dlatego też dzisiaj mówię do was te słowa, żeby budować was wiarę, żebyśmy razem stanęli i zawołali o te 50 osób. W wierze, w jedności, w pewności, że Bóg nam to da. I nie będziemy ustawać, ale będziemy napierać, aż kiedy to zobaczymy. Więc rok modląc się, spotykam Anię, słyszę jej świadectwo Bożego zaopatrzenia, mówię jej, chodź, staniemy w modlitwie jedności, pomódlmy się.
bo wierzę, że Bóg może nam to dać. Kiedy się modliliśmy po pięciu minutach, może dziesięciu, spłynęła do mojego wnętrza substancja, pewność. To, co jest zapisane w liście do Hebrajczyków 11:1, co nazywam definicją wiary. Wiara jest pewnością. Wstąpiła pewność, że mam tą pracę. To była sobota, a w poniedziałek zadzwonił do mnie człowiek, który powiedział, że ma dla mnie pracę. Jak myślicie, jaką dał mi wynagrodzenie na rękę? 3000. Więc tego doświadczyłem. Więc to działa, jeśli chodzi o ludzi, jeśli chodzi nawet o sprawy finansowe. Bo wiara, wszystko jest możliwe dla wierzącego i nie ma ograniczeń. Nie będę wam już opowiadał o Elwirze, jak się nawróciła w sklepie, jak się modliłem o nią, ale miała ponadnaturalne spotkanie z Bogiem, kiedy się o nią modliłem po 22 na zapleczu. Została tak wypełniona Duchem Świętym, że wiecie, po prostu było turbo dopalanie. Bo to był po prostu niesamowite doświadczenie, w którym mogłem brać udział z Bożej łaski. A kiedy jesteś blisko z Jezusem, słyszysz Jego głos. Jezus powiedział, że Jego owce będą słyszeć Jego głos. I tak jak powiedziałem w tych historiach, ty możesz słyszeć Jego głos, ty możesz modlić się o pewne rzeczy. Czasami nie wiesz, o co się modlić, o jaką... Panie, gdzie mam tą 50... Gdzie jest ta owca 50? Może gdzie jest ta druga, trzecia? Wiecie, kiedyś na slocie modliliśmy się o to, żeby Bóg nam pokazywał różne rzeczy, różnych ludzi. I pamiętam, pokazał mi kobietę w apaszce niebieskiej, w takim namiocie, który się nazywał wschodnim namiotem. I poszedłem tam za tą wskazówką Ducha Świętego. Usiadłem sobie i ze mną jeden wolontariusz. I on siedział. Ja piłem jedną herbatę, piłem drugą herbatę i czekałem na tą kobietę z niebieską apaszką. Ten wolontariusz się już w końcu znudził i poszedł sobie, bo stwierdził, że to jest jakaś lipa. Ale ja czekałem. I kiedy ten osoba wyszła, ten wolontariusz, dosłownie 5 minut później przyszła kobieta z niebieską apaszką i przysiadła się do rodzinki, która była opodal mnie. Wiecie, jaki był ten efekt? Że z całą tą rodzinką modliłem się o przyjęcie Jezusa Chrystusa. Bóg na tym samym slocie pokazał mi grubego gościa przy umywalkach. I ten duży, wielki gość wpadł na mnie. Wiecie, co się stało? Modliliśmy się tam o przyjęcie Jezusa. Bo Bóg go pokazał mi wcześniej. I wiele takich historii mógłbym wam pokazywać, gdzie Bóg mi pokazywał człowieka, szedłem w to miejsce, gdzie ten człowiek miał się pojawić i Bóg go dotykał. Dlatego, bo owce słuchają głosu Jezusa. Dlatego rozkoszuj się Panem, a da ci, czego pragnie serce twoje. I już zmierzam się ku końcowi. Jezus wie, gdzie łowić ryby. Jezus wie, gdzie rzucać sieci. On wie, gdzie złowić te 50 ryb, on wie, gdzie złowić te 153 ryby. A kiedy modliłem się po roku, jak przyjechałem do Warszawy, o coś więcej niż streetworking, na który wychodziliśmy. Streetworking to jak to wyglądało? Braliśmy termos z kawą, herbatą, zrobiliśmy kilka kanapek, wracałem z pracy, słuchajcie, przyjeżdżałem z pracy, kończyłem pracę o godzinie 17:00, przyjeżdżałem na Tarchomin, wtedy mieszkaliśmy daleko na Tarchominie, więc jechałem z godzinę na Tarchomin, wpadałem do domu, Marta już robiła kanapki, ja jej pomagałem te kanapki skończyć robić, w międzyczasie coś przegryzłem, nie ściągałem butów oczywiście i zakładałem płaszcz i już wychodziłem i wracałem do domu o 1:00 w nocy, czasami 12:00, 1:00 i rano szedłem do pracy. I kiedy chodziliśmy tam po mieście, w centrum miasta, w Śródmieściu, koło Pałacu Kultury, na dworcu centralnym, to Bóg wkładał w moje serce coś więcej i zacząłem modlić się o coś więcej. I Bóg dał kościół uliczny. Otworzyły się drzwi do kościoła ulicznego, zaczęliśmy działać w kościele ulicznym. A później modliliśmy się, czułem w moim sercu, że coś jest, Bóg mówił o nauczaniu ludzi. Więc myślę, jak można tych bezdomnych nauczać? Trzeba coś zrobić więcej. Ośrodek by się przydał. Ludzie mówili o ośrodku. Więc chodziliśmy do baptystów na Walicowie i zaangażowałem ludzi, którzy by tam przyszli i wspólnie się modliliśmy o ośrodek. Między innymi modlił się z nami Stanisław Kołodziej, który jest wychowawcą na dzisiejszym ośrodku. Razem się z nim modliliśmy. I wielu innych ludzi modliło się o ośrodek i Bóg dał nam w 2011 roku ośrodek. Później modliliśmy się, żeby kościół uliczny rozprzestrzeniał się na całą Polskę. I dzisiaj mamy ruch kościoła ulicznego. Mamy na kościół uliczny, jadę na rocznicę drugą czy trzecią do Gdańska. Byłem ostatnio na rocznicy w Białymstoku, była rocznica w Ostrowie Wielkopolskim. Mamy kościół uliczny w Poznaniu, w Szczecinie. W
Krakowie jest kościół uliczny i będzie coraz więcej kościołów ulicznych. Później modliliśmy się o hostel i dziś i w tym roku otworzyliśmy hostel. Później Bóg wkładał mi w serce to, żeby modlić się o kościół, żeby coś z tym zrobić. I mamy dzisiaj kościół Genezis i właśnie w nim jesteśmy. Czy to jest odpowiedź na Bożą modlitwę? I wierzę, że Bóg przydał nam to wszystko dzięki temu, że byli ludzie, którzy się mogli modlić, że staliśmy o to, żeby się o to modlić. I chciałbym, żebyśmy teraz konkretnie zrobili pierwszy krok i pomodlili się o 50 osób i 5 liderów, aby Bóg nam w ciągu tego roku przydał tych ludzi. Aby nam Bóg otwierał oczy, gdzie mamy do nich pójść, gdzie ich zdobyć dla Chrystusa i jak ich tu przyprowadzić. Będę się modlił i ta modlitwa jest też taką niesamowitą modlitwą, wiecie, bo Bóg będzie zmieniał nas. Żeby te 50 osób tu się znalazło, to w międzyczasie też Bóg będzie nas zmieniał. Więc to jest też dobre. Modlimy się o 50 osób, modlimy się o 5 liderów, to jest pierwszy krok. Drugi krok, 153 osoby, 153 ryby. Panie Jezu, pokaż nam, gdzie zarzucić sieci, tak jak Ty pokazałeś uczniom w Ewangelii Jana. I przydaj nam 15 liderów. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj stanęli i modlili się o to z wiarą. I chcę, żebyście się też modlili o to poza tą niedzielą dzisiaj. Będę do tego wracał, bo chcę, żeby to było wizją naszą w ciągu tego roku. 50 osób dla Chrystusa. Rozumiecie? To jest wartość naczelna. Inne rzeczy w naszej wizji, będziemy rozmawiali o kulturze Kościoła, mówiliśmy o tym, o pewnych wielu innych rzeczach, ale my musimy jako Kościół zdobywać ludzi dla Chrystusa. I dlatego módlcie się też indywidualnie w domu, ja będę rozmawiał z wieloma ludźmi, będę angażował ich do modlitwy, bo wielu jest ludzi, którzy są takimi, wiecie, ludźmi wiary i będą się o to modlili. I ja wierzę, że będziemy oglądali to. I chcę sam się zaprzągnąć do modlitwy i wołać do Boga o te osoby. Amen? Halleluja! Więc wstańmy. Czy macie gotowość do tej modlitwy wiary? Amen. Wiecie, to może być ktoś z waszej rodziny. Pomyślcie o tym, że ktoś z waszej rodziny jest osobą, która nie zna Chrystusa. Może to będzie ktoś. Może dzisiaj nawet masz prześladowania z tego powodu, że idziesz za Chrystusem. A jednak może przyjdzie przełom do twojego domu. A może spotkasz sąsiada, który się nawróci. Może kogoś na ulicy, nie wiesz gdzie. Ale módlmy się o to, aby Bóg nam przydawał ludzi i aby nas też w tym mógł użyć. Ojcze Wszechmogący, jest napisane w liście do Tesaloniczan, że Ty pomnażasz, Panie, że Ty błogosławisz wszystkie nasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. I Panie, my dzisiaj przynosimy przed Twój tron te 50 osób, których jeszcze dzisiaj nie widzimy, Panie. Panie, przynosimy przed Twój tron te 5 liderów, których chcemy, abyś nam dodatkowo przydał, Panie, w tych 50 osobach. Ojcze, Ty widzisz tych ludzi, gdzie oni są, Panie. Ojcze, prosimy Cię o te 50 dusz, Panie, abyśmy mogli wyrwać z ciemności i przyprowadzić do Ciebie, Jezu Chryste. Panie, Ty widzisz, którzy są Twoi. Ojcze, jest napisane, że jeśli Ty go nie pociągniesz, tych ludzi, nikt nie jest w stanie przyjść do Jezusa. Bo każdy z nas był kiedyś w grzechach i wie, że bez Twojego pociągnięcia nikt nie miał sił, nikt nie miał własnych sił, żeby przyjść do Ciebie. Panie, dlatego pociągaj tych ludzi, Ojcze, do siebie. Panie, pokaż nam też te osoby, abyśmy z nich nie zrezygnowali. Jeśli to będą nawet osoby trudne, czy jakiekolwiek, Panie, nie pozwól, aby nasze serca były zamknięte na te osoby. Panie, my modlimy się o nich i Panie, już modlę się o to, abyś przyszedł do nich z rozwiązaniem wszelkich problemów. Panie, jeśli mają jakiekolwiek problemy, Duchu Święty, już dziś przyjdź do tych osób, przyjdź do tych 50, Panie. Proszę Cię, pokaż im, jak rozwiązać te rzeczy. Daj im mądrość, Panie. Panie, wyciągnij ich z tego bagna, w którym są. Panie, przyjdź do nich, Panie. Jeśli są kobiety, które mają problemy z dziećmi, Panie, przyjdź do nich z mądrością, jak rozwiązywać te problemy, Panie. Jeśli to są nastolatki, Panie, ludzie z liceum czy ze studiów, przyjdź do nich, Panie, do tych potrzeb, które dzisiaj mają, w związku z egzaminami, z różnymi innymi rzeczami, Panie. Ale przede wszystkim, Duchu Święty, przyjdź do nich, aby mogli zrozumieć, że są oddzieleni od Ciebie. Panie, bo Ty przekonujesz o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. Przyjdź do nich, Panie. Przyjdź do nich z głębokim pragnieniem poznawania Ciebie, żeby głęboko szukali Ciebie, Panie. Ty masz tą zdolność pociągać ludzkie serce. Panie, ja o to Cię proszę. Panie, ja tego widziałem wiele razy, jak Ty przyciągasz ludzi do siebie. Panie,
Panie, Ty możesz nam dać ludzi, nad którymi my się nawet nie trudzili. Panie, przyprowadź nam też i takich, Ojcze. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Przyprowadź nam i też takich, Królu Nieba i Ziemi. Przedkładamy Ci jako Kościół, Panie, w jedności. Amen? Przedkładamy Ci te 50 osób. I Ojcze, prosimy Cię o to, abyś ich przyprowadził do nas, abyśmy mogli z nich uczynić uczniów, aby mogli wzrastać. Panie, prosimy Cię o to, aby oni stali się tymi, którzy niosą Ewangelię dalej, abyśmy mogli zrobić później drugi krok, abyśmy mogli przyprowadzić do Ciebie 153 ludzi, którzy będą uczniami, Panie. I pośród nich będzie 15 ludzi, Panie. Ja modlę się o tych 15 ludzi, Ojcze. I dzisiaj stajemy przed Tobą, Panie, ufając Tobie, wierząc Tobie, Królu. Panie, przywołując to, co niewidzialne, bo Ty jesteś w stanie uczynić rzeczy, które są niewidzialne. Tak, Panie, i my jako Twoje dzieci, jako Twoje córki i synowie, Panie, powołujemy do życia, Panie. Powołujemy do życia w Królestwie Bożym tych ludzi w imieniu Jezusa, nawet nie wiedząc, gdzie oni są, kim są, ale Panie, prosimy o nich. Ty wiesz, którzy to są, Panie. Ty już ich powołałeś przed założeniem świata, Panie. I Panie, użyj naszej wspólnoty do tego, Panie, przyprowadź ich, Panie. I Panie, daj każdemu z nas wzrost. Panie, pozwól, aby każdy z nas, Panie, dostrzegł coś więcej, dostrzegł wartość w tym. Panie, i nas zmienia, i zmienia nasze serca, i zmienia nasze postawy. I Panie, pozwól, abyśmy z Twojej łaski mogli się zaangażować, Panie, jeszcze bardziej w budowanie Kościoła Genezis, Ojcze. Proszę Cię, pomóż nam w tym wszystkim, Królu Nieba i Ziemi. Pomóż nam. I Panie, dziękujemy Ci za Twoje zwycięstwo. Dziękujemy Ci, że możemy przychodzić do Ciebie w każdej prośbie i modlitwie. I Panie, dziękuję Ci, że Ty nas wysłuchujesz, Ojcze, w imieniu Jezusa. I dziękuję Ci, że i teraz nas wysłuchałeś, Panie. Boże, dziękuję Ci, bo Ty wysłuchujesz swoje dzieci. Bo Ty wysłuchujesz swoje dzieci. Ojcze, oddajemy Ci cześć i chwałę. Niech ten lud, Boży lud, będzie na Twoją chwałę. Niech Twoje imię przez te osoby będzie wywyższone jeszcze bardziej, jeszcze głośniej, jeszcze bardziej słyszalnie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.